Drodzy zebrani goście, korzystając z okazji i Państwa pozwolenia, chciałbym wygłosić przemówienie. Dla tych, którzy mnie nie znają, byłem najlepszym przyjacielem Gwidona, dzięki któremu się dziś tu zebraliśmy. A zebraliśmy się tutaj w tym smutnym dniu, aby pożegnać Gwidona, który przeszedł na drugą stronę życia. Chciałbym, żegnając go, wspomnieć i przybliżyć wam jego sylwetkę i pokazać, kim był w moich oczach. Gwidon był dobrym. Był fantastycznym przyjacielem. Razem przeżyliśmy wiele przygód. Takich przyzwoitych i takich, na które powinno się nałożyć cenzurę. Ale chcę o nich opowiedzieć. Edek, daruj sobie, nie przerywaj mi, Sebek. Jak chcesz coś powiedzieć, to czekaj na swoją kolej. Ale Sebek ma co do jednego rację. Te niecenzuralne pozostawię sobie. Pamiętam nasze liczne wieczorne wyjścia na miasto, jedzenie kebabów u Turka o pierwszej w nocy. Pamiętam, jak zarywaliśmy razem nocki na grach online. Kiedyś pamiętam, tak mnie oszukał, jak stworzył kobiecą postać ogrzycy o imieniu Duszara i flirtował ze mną pod murami miejskiego miasta Entil. Śmiechu było co niemiara. Później, zanim jeszcze mi powiedział, że to faktycznie on, to doszło między naszymi postaciami do... No, miałem niecenzuralne szczegóły pominąć. Nieraz się spijaliśmy do nieprzytomności i budziliśmy w najróżniejszych, najdziwniejszych miejscach. Raz nawet w pociągu w drodze do Wiednia. Koniec końców zwiedziliśmy ten Wiedeń na bombie i wróciliśmy cało do domu. Pamiętam, na moje 25. urodziny wynajęliśmy limuzynę i jeździliśmy po mieście udając bogoli. Zgarnęliśmy jakieś dziewczyny, które potem okazały się rumuńskimi prostytutkami i mieliśmy problemy z dwoma rosłej budowy mężczyznami o dziwnym bałkańskim akcencie. Tak, pamiętam. Kazali zapłacić sporą sumkę, bo Gwidon wymyślał takie dziwne pozycje z tymi... No... Cenzura. Edek, odczep się w końcu! Możesz się w końcu zamknąć i nie psuć Gwidonowi wesela? Właśnie! Nie upokarzaj mnie przy mojej świeżo upieczonej żonie, Edek! Tak. Reasumując, żegnaj, Gwidon. Ale ja się nigdzie nie wybieram! Ty jeszcze nie wiesz, że wybierasz się w podróż w jedną stronę. Ten ślub to koniec twojej osoby. Teraz scalisz się ze swoją wybranką w jednego dwuosobowego bloba, który nie znajdzie już czasu dla przyjaciół ani na zabawy. Jesteśmy już dorośli, Edek. Czas się trochę ustatkować. Chyba ty. Chcesz marnować sobie życie, to twój wybór. Żegnaj, dawny dobry przyjacielu. Wychodzę. No, to co? Bawimy się?